Dobrze, moi drodzy, a więc ja jestem Angela i witam was bardzo serdecznie w już ostatnim odcinku z GTA Trójeczki na tym kanale. Tak, stwierdziłam, że to już będzie koniec tej serii, ponieważ już nie mogę się doczekać, kiedy przejdziemy już do następnej części GTA. Więc nie będę robić w 100% tej gierki, może kiedyś na live'ie, może na live'ach, może kiedyś po prostu poza live'em sobie to zrobię. No, po prostu wygrało to, że chcę już przejść do następnej części, więc chcę już to skończyć. Chcę już to zakończyć. No i jedziemy już po ostatnią misję, moi drodzy. A więc widzimy się już pewnie tam przy willi. Wymiana. Ja przeszukał go, ale przecież on ma. To nie mamy. Troszkę to tak nie wyszło, moim zdaniem. Chyba, że. Nie mamy. Well, I got news for you. Shooting you will be a pleasure, but dating you was only business. You are muy pequeñito, amigo. Throw over the cash. You have been a busy boy, but you haven't learned. I'm not to be trusted. Kill the idiot. Ooh, ale dostał. O kurde. Ej. Aha. Czy my nie mamy broni? Czekajcie, bo ja to czegoś nie rozumiem. O kurde. Ej, czekajcie, czy jak pojedziemy do domu... Co się tam stało? Dobra, myślejcie helikoptera, ale najpierw co do domu. Czy tam będą moje... Czekajcie. Ja chcę do domu, dajcie mi drogę do domu. Jak mam tam pojechać? Ty muszę skręcić. Ej, no nie gadajcie, że my nie mamy broni. Jeszcze się śmiałam przed chwilą. Dobra, jest to moja broń, okej. Szybko. Jeszcze. Pojawcie się. Pojawią się? Dobra, nie to nie. Jedziemy. Za helikopterem. Gdzie jest ten helikopter? Teraz. Tam. Czyli jak my to mamy pojechać? Możemy pojechać... Okej, okay, czyli tak jak żeśmy przyjechali. A jak żeśmy przyjechali? Nie wiem, nie pamiętam. Jak my żeśmy przyjechali? Skręć w tą drogę trzeba. Co jest? Zabrali nam wszystkie bronie. Jedźmy. D
Teraz jak tam pojechać? Czy tędy? Pojedźmy tędy. Drogi! Tędy. Czekajcie, którędy to tam się ujedzie. Chyba tu muszę, nie? Czyli muszę skręcić w lewo. Dawaj mi broń. Nie mam broni. Dobra. Idźmy tam. O, jest tu ta. Czy ja zdążę? Dobra, i co teraz? My musimy ją uratować, tak? O matko. O Jezu. O Jezu, nie! No nie gadaj! O Boże, jak my to tak będziemy... No na pewno. Dobra, idziemy do domu. Byłmy tutaj jak wcześniej. Matko jedyna. Dobra, czyli wiem, że jeszcze musimy rozwalić na pewno ten. No. Na pewno rozwalić jeszcze musimy te samochody. Chyba najpierw jedziemy do domu. Po swoje rzeczy. Po swoją broń. Jedź, jedź, jedź. Wykręcaj. Ja Boże, no kto tu dał lampę? Postawił. Za tym samochodem to się jeździ, nie da. Muszę sobie szybszy wziąć. Dawaj mi samochód. Aha, też do mnie strzelają, chyba nie. Dobra, jedź, 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 nie przejmuj się. Matko! No kto te lampy postawił w tym mieście? Jezu, jaki w ogóle fikołek w samochodzie. Dobra, naprawmy sobie ten czas, samochód. Szybko bierzemy swoje rzeczy. Jedziemy z powrotem.
żeby nie wjechać policję, żeby nikomu tutaj nie przeszkadzać. Pani Boja by nam też nikt nie przeszkadzał. Tak było i później w lewo było znowu, nie? Skurde! O matko, o matko, o matko jedyna! Jedziemy. Szybko jedziemy. Spadło ode mnie! No. Tu była ta. Weźmy sobie ją. Mam 20 z bazuki, okej. Okay. Czyli bazukę możemy użyć na to. Okej. Okay. Tam jest gościu. Gdzie jest ten? Czy to mnie strzelał? Życie niemiłe? Chyba co jeszcze z bazuki można? Tamten samochód. Kurde, trzeba bliżej. No kurcze, jeszcze bliżej trzeba. Okej. Okay. Mam nadzieję, że już nie przyjadą po mnie. Co teraz? Czy tam jest gość? Jest? Bo nie trafiłam. Tu jest jeszcze. Dobra, schłonony granatem. Biegnij. Mamy minutę ponad. A dobra, to nie. Pasuka. Kurczę, trzeba to trafić w niego. Jest? Nie jeszcze. Teraz? Kurde. O, teraz chyba. Trafiony? Trafiony, dobra. Po nim? Po nim? Mamy to. Po regularnej. Local resident Clive Denver described to police a single gunman that he saw fleeing the scene with a dark-haired woman. Oh, you know, we're gonna have such fun, cause you know, I love you. I really do, cause you're such a big, strong man, and that's just what I need. Anyway, what was I saying?
I forget, but you know what it's like, don't you? The sound of explosions shook nearby homes as people ran for cover. Several citizens were injured in the panic as gunfire was exchanged between ground forces and a helicopter circling the dam. Yeah, we got a good view from down here in the gardens. When the copter finally got taken out, better than the fireworks on the 4th of July. Wyglądało to lepiej niż fajerwerki. Over 20, police are still finding bodies. There have been no official denials concerning rumors that the dead were members of the Colombian cartel, and still no leads as to the cause of the massacre. To tyle? Znaczy to tyle, no. Końc... Co za strzał? W końcu, moi drodzy, skończyliśmy GTA 3. Teraz będziemy przechodzić do GTA Vice City. Także zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. No i trzymajcie się do następnych odcinków, do następnej serii. Trzymajcie się i buźkio. Pa, pa!